To już jest ten? 5 sekund! Matko Boska! Matko Boska! Nie wiem, co mam zrobić z rękami. To już się zaczęło? Bo to tak stoi, nie? Do ilu liczy? Dla tych, którzy chcą więcej, na spotkanie zaprasza mBank z pakietem produktów Intensive, partner cyklu Empik Premiera Online. Dzień dobry i dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska, witamy z samego centrum Wszechświata. Premiera Online to jest takie miejsce i taki moment, w którym rozmawiamy z artystami. Dzisiaj pora na muzykę i dzisiaj pora na gościa, którego wspaniały profil już się pojawił. Najnowsza płyta towarzyszy naszemu spotkaniu. Błażej Król we własnej osobie wychyla się z liści, które towarzyszą nam w tej nowej siedzibie. Dobry wieczór, jak się masz? Czuję się wspaniale, dziękuję. O, dziękuję. Właśnie, a propos dziękuję, to ja mam tutaj przypięty znaczek z napisem dziękuję. Na stoliku stoi taka specjalna edycja twojej najnowszej płyty i ona właśnie w sobie taką niespodziankę zawiera. Tak, przekornie nazwaliśmy to ten box deluxe. Słyszałem, że nie mówi się deluxe, deluxe. Przepraszam, dziękuję bardzo, ale nie dziękujemy wcale bardziej osobom, które mają więcej pieniędzy przez to, że kupiły deluxa. Po prostu to jest taka gra słów. Świetnie. I wtedy dostaje się pina i dostaje się tą świadomość, tak, że jest się... Jednak jest klasowość w tym wszystkim trochę. Przepraszam za to. Ale jest dołączony jeszcze utwór, którego nie będzie nigdy. Nigdzie. Nigdzie, właśnie. Więc te osoby mogą jak gdyby wynagrodzić innym, dzieląc się po prostu tym utworem. Zróbcie tak. Tak, skoro już was stać na to, żeby mieć pin i żeby mieć super wydanie płyty, która ukazuje się oficjalnie jutro, to nie jest twój pierwszy raz, kiedy czekasz na premierę płyty. Czy to się jakoś zmienia z czasem? Czy przy kolejnych albumach ten stres, napięcie, nie wiem, co ci towarzyszy, jakoś się zmienia, czy można się przyzwyczaić? Zawsze czeka się z tym jak na Mikołaja, tylko to się tak zmienia jak wiek, w którym się czeka na Mikołaja, że wiesz, że już nie przyjdzie ten gwiazdor wymarzony, czy tylko po prostu jest to jakiś pan, nie wiadomo skąd, a na pewno nie z Finlandii. Ale teraz jest podwójna taka podnieta i chęć już skonfrontowania, ciekawe słowo, tego albumu, który popełniłem razem z przyjaciółmi, no z odbiorcą, bo już jestem wypuszczony jednak. Wiesz, że te ostatnie miesiące, ten ostatni rok był dla wszystkich cholernie trudny. No i ta jakaś taka, mimo że jest komunikacja w tym sensie, że chcemy nowych rzeczy, chcemy ciągle słuchać nowej muzyki, to jednak no, ten odbiór jest utrudniony i to przekazywanie, ten feedback jest utrudniony. Także próbujcie feedbackiem mnie przeatakować, proszę. Można to robić w mediach społecznościowych, gdzie jesteś aktywny. Na koncerty jeszcze będziemy chyba czekać trochę, ale nie poruszajmy tego mrocznego wątku. Tak myślę, mroczne czasy. Bo jest moment, żeby świętować. W ogóle dzisiaj tak postanowiłam sprawdzić, w jaki sposób przyjmowane były twoje poprzednie albumy, czy to pod hasłem Król, czy jako ULKR, czy jeszcze tutaj można byłoby mnożyć. Słyszałam, a właściwie czytałam, że Kobieta z Wydm, kolejny album, też już jest gotowy. Tak. Jeszcze może dojdziemy do tego, bo teraz świętujemy, dziękuję. Zazwyczaj pierwsze albo jedno z pierwszych zdań w recenzjach brzmi, to będzie najlepsza płyta w dyskografii Błażeja Króla. No, tym razem Bartek Chaciński wychylił się i przeczytałem wczoraj trochę z nerwami pierwszą część jego wypowiedzi. Myślę, bo reszta była płatna. Tak, dokładnie. Mówi sobie, Bartek, ty? Naprawdę? Takie coś? Ale potem doczytałem dalszą część, rozwinięcie i już okej. Okay. No, bo ta pierwsza część sugerowała, taka, że tam będą jakieś bęcki, się zagubiły. Tak? Że dużo utworów i że nie tak, wszystkie... Tak. Że, no, coś tam było... W pierwszej części trzeba było popracować nad pierwszą częścią recenzji, ale w drugiej części jest to naprawione. Pojawia się coś takiego, ale ja teraz sobie nie przypomnę.
Czy za każdym razem tak było? Chyba no wiesz, to nie chodzi mi o jakieś takie mierzenie i o statystykę, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe zjawisko, że ci, którzy zajmują się pisaniem o muzyce i mają taki przywilej, że recenzują albumy, tak postrzegają twoje kolejne kroki. No to jest super. Zazwyczaj łatwo znaleźć jakieś takie motywy, gdzie artysta się ocenia poprzez oczekiwania. O, no tym razem się nie udało. A ty jesteś takim przykładem człowieka, przy którym ja przynajmniej znajduję. No sam kraczesz, bo prawie od tego zaczynasz płytę. Wiem. Płyta zaczyna się od podziękowań dla tygrysów. No i dziękuję tym tygrysom, które wytrwały. A właśnie dobrze, że to powiedziałaś, bo też dziękuję tym osobom, które nie wytrwały, które gdzieś tam pogubiły się w tych wszystkich minach Błażeja i tych wszystkich mimowolnych, ale jednak takich znaczących ruchach, które gdzieś tam wykonuję. Dziękuję wszystkim. No i tych wszystkich dobrych, złych, kochanych, nielubianych, zmęczonych i innych nazywam tygrysami. I tak się zaczyna najdłuższa płyta w dyskografii Błażeja. Po tym wstępie 17 utworów, no w wersji deluxe. Deluxe. Dodatkowy jeszcze się znajduje. Więc i długość tej płyty, i te utwory, które następują, to jest fascynująca przygoda. Ja też chciałabym zakrzyknąć, że to jest zdecydowanie najlepsza płyta Błażeja Króla, ale oczywiście najlepsza jest cały czas przed nami. Tak. Ale a propos tego takiego odcinania się, czy myślenia nie zapeszaj, to tak właśnie zaczynasz, czyli po podziękowaniu mamy utwór Zbyt dobrze ci idzie. No i co? I za chwilę pobłądzisz? I co będzie dalej? Coś takiego było nad twoją głową, czy to tylko takie kokietowanie? Cały czas wisi ten jakiś taki... Jakieś takie... W bajkach często to było kowadło, które wisiało gdzieś takie na linie, zazwyczaj trzymane przez kojota, czekającego na tego mik-mik strusia. Amerykańskie bajki są, tak? Przestrzenią twojego dzieciństwa. Zawsze, zawsze były. Bo ja szukałam w głowie, gdzie w radzieckiej bajce było kowadło. Daffy Duck czy Donald Duck? No Daffy Duck dla mnie. Mm-hmm. A w zasadzie kaczor Daffy, a nie. No i gdzieś cały czas czuję ten oddech, że to jednak nie może być takie kolorowe i takie przyjemne, no bo hej, no przecież życie jest raczej takie bardziej niżeli och, ach. No jest takie pełne takich jednak zaskoczeń w stylu, a nie mówiłem, po co żeś to otwierał, niżeli dobrze, że to otworzyłeś, fajnie, dobrze, dobrze. No i... A nawet jeżeli się pomylisz albo przejedziesz, jakby ci się nie uda, to jest fajne doświadczenie, to może być. No tego na pewno nie umiemy, tak ogólnie myśląc. Mhm, no nie umiemy, ale no... Nie zakładam, nie kalkuluję. O, tego się trzymam. Mam takie hasła, które mnie sprowadzają na ziemię w momencie, kiedy za bardzo odlatuję. I brak kalkulacji to jest to sformułowanie, które mnie przedstawia i jakoś definiuje. Że mogliśmy nagrać tę płytę, nawet dzisiaj to z kimś rozmawiałem i powiedziałem, że mogliśmy tę płytę nagrać, oczywiście wybrać 8 utworów z tych 18 i zrobić naprawdę płytę roku. I tutaj nie mam jakiegoś takiego, wiesz, że o kurde, robię najlepiej, tylko po prostu znam swoją wartość i wiem, że to są niektóre dobre melodie, lepsze, gorsze, ale można by było zrobić z tego super płytę, ale nie ma w tym kalkulacji. No, nie wiem, czy to jest odpowiedź na jakiekolwiek pytanie. Na pytanie, które zawsze wisi w powietrzu, ale nie zostało jeszcze wypowiedziane. Kojocie. Kojocie, tak, gdzieś tutaj się kręcisz. Oczywiście w ramach naszego spotkania będzie można zadawać pytania. Nawet już teraz zachęcam do tego, żeby wpisywać w komentarzach pytania. Ile zdążymy, tyle zadamy Błażejowi publicznie. Ale jeszcze musimy, a właściwie myślę, że chcemy też zagłębić się w proces nagrywania tej płyty. Sam zacząłeś od pandemii, od tego, że to był dziwny czas. A czy to jest pandemiczna płyta, czy utwory z Dziękuję powstawały wcześniej? Łapią się w ten okres, powstawały w tym okresie i ja to powtarzam, to jest w pewnym momencie już stanie się frazes, ale tak mi się wydaje, że wszystkie rzeczy, które popełniliśmy, to się nauczyłem na pamięć, ale tak naturalnie, bez wkuwania, wszystkie rzeczy, tak mi się wydaje, które popełniliśmy w tym czasie obecnym i przeszłym, tego ostatniego roku,
będą nosiły jakiś ciężar, posmak, wiadomo czego. Dzisiaj nawet oglądając telewizję, bo w hotelu mieliśmy okazję zapoznać się z obecną ramówką telewizji, szalenie ciekawa. Wszystkich? Czy? Nie, no to można powiedzieć, że wszystkich, bo pilot daje możliwość ogarnięcia wszystkiego w chwilę. I to jest coś kosmicznie przerażająco dziwnego. Tak. Ten świat pokazywany, czy sposób, w jaki jest pokazywany? Czy... A to i to, ale wracając do odpowiedzi na twoje pytanie. Tak, to jest album pandemiczny. Wytwórnia powiedziała, że nie używajmy takiego sformułowania, bo jednak słuchacz jest, wszyscy, nawet nie słuchacze, wszyscy jesteśmy zmęczeni słuchaniem we wszystkich mediach o tym wszystkim, co nas dookoła, ale jednak no, ten ciężar jest wyczuwalny, ten zapach, a w zasadzie no wiadomo. Ale ten czas, nie używając słowa na P, który spędzałeś w domu, spędzaliście w domu z Iwoną, różnił się w praktyce poza tym, że brakowało koncertów, od tego, jak żyjesz na co dzień? No właśnie ciekawą rzecz poruszyłaś. Nie, mocno nie różnił się. Tyle, że no bardziej takiej, mieliśmy większą taką, doszliśmy do momentu, że wykąpałem się przed pójściem do... Bez obscenicznych rzeczy. Nie, wykąpałem się, umyłem, przygotowałem się na jakieś wyjście, żeby pojechać do jakiegoś sklepu w supermarkecie. Że to i byliśmy było... tacy, wiesz, kurde, idziemy do sklepu. Nie. Jak święto. Jak święto i okazało się, że to był dzień, w którym były wszystkie sklepy zamknięte. Czyli strata czasu, kompletny brak poczucia czasu. Po co się myłem? Nie, no bardziej chodzi o to, że... Pewne rzeczy sprawiały dziwną, podniecającą przyjemność, tak jak wyprawa na przykład na zakupy, czy też ucieczka do lasu w momencie, kiedy było to zabronione. Nagrywanie muzyki, ja już to dawno odkryłem, że w momencie, kiedy i pracowałem w handlu i przez 10 lat, to popełniałem tyle samo muzycznych rzeczy i miałem czas na to wszystko. Nie wiem, podobno nazywa się to higiena pracy, ale no, może jej nie mam. Czyli chcesz powiedzieć, że w czasach, w których wychodziłeś regularnie i spędzałeś ile godzin na zmianie? 10 też? Też 10. 12 było. To wtedy miałeś jakby tyle, tak samo dużo czasu spędzałeś na komponowaniu? Tak, podobnie. To znaczy, może więcej rzeczy teraz tworzę, ale jednak polski rynek i te wszystkie takie niuanse PR-owo, managementowo, handlowe, słupki i inne rzeczy, no wymagają, czy chcesz, czy nie, jakiejś tam kalkulacji. Tu pojawia się słowo kalkulacja, ale w tym sensie takim, który już mnie nie dotyczy. Czyli taki rzeczy, które się odbywają poza mną. Nawet jeżeli ta kalkulacja gdzieś tam po drodze była, to szczerze mówiąc ja jej nie zauważyłam, a może ją przeoczyłam, może były jakieś sygnały, bo pewnie mogło się coś tak pozmieniać w znaczeniu, mogłeś wpaść w jakieś takie naprawdę wysokie rejestry, gdyby nie było tego słowa na P i gdyby męskie granie na czele, którego stanęliście z Darią i z Igo. Zresztą byliśmy tutaj, to był jeden z bardziej takich komicznych, powiedziałabym, odcinków premier online, kiedy płyta męskiego grania była przez nas opowiadana, bo Daria była wtedy w studiu, tak. Wy byliście z Igorem w różnych częściach świata przy komputerach. No tak, ale gdyby męskie granie tak zaszalało jak zwykle w poprzednich latach, biegło, a widzę, że bieganie Bernard tłumaczy, zapomniałam powiedzieć, że oczywiście nasze spotkanie Bernard cały czas tłumaczy na język migowy. Witamy, o, brawa dla Bernarda i dla wszystkich, którzy nas oglądają w tej wersji. No więc to mógł być taki strzał, tak? To mogła być jakaś taka wykopnięcie na inną orbitę, bo to męskie granie z pewnością ma taką moc, że ludzie sobie zadawali pytanie, a kto to jest, kto to jest? Bo grałeś już z ULKR na męskim graniu, no ale to były takie różne sceny, tak? I różne stadia. Mhm. Jednak bycie w tej orkiestrze, to jak rozumiem, jest ten taki ostateczny pas. Tak, na żołnierza. Rosło i powiedziałaś kolejnie fajną rzecz, bo też się nad tym zastanowiłem. Gdzieś tam się pojawiało, że... A, inaczej zacznę. Pamiętam, jak przygotowywaliśmy się chyba do utworu, zbudowania utworu Świt, czy już trwało to wszystko. I Igor mówi, zobaczysz,
po tym wszystkim to, kurde człowieku, poleci. Ja mówię, Igu, no co ty, nie poleci? Ja mówię, poleci. No i myślę o tym w tej kategorii, że mogło polecieć, ale też szczerze wam mówię, że cieszę się, że to tak bo dziś mógłbym się zagubić i gdzieś już się nie odnaleźć, bo jednak to jest duży skok, o którym mówisz, te koncerty męskiego grania, w zasadzie 8 wielkich koncertów, wielka publiczność, no i też te uczucie, które nie zawsze bywa korzystne dla człowieka, a często bywa wypalająco kończącym uczuciem. I gdzieś dochodzę do momentu, że no, ja też staram się nie bawić w bawić. Staram się nie wierzyć w przypadki. I wydaje mi się, że okej, no, nie dostałem tego tortu z wisienką, ale też tak bardzo się nie nastawiałem na niego, a po drugie mogę sobie ten torcik kupić, jakiś inny i zastąpić to jakoś inaczej. No, jeżeli nie teraz, no to może za chwilę, no. Nie wiem. Czytałam w takiej książce, która strasznie mi jakoś weszła do głowy, że jednym z takich sposobów na naszą dzisiejszą rzeczywistość, czy też jednym ze sposobów na buntowanie się, taką anarchią XXI wieku, wieku wszyscytu, jest powiedzenie sobie, że ma się wystarczająco. Czyli tak jak mówiono, że trzeba nieustannie patrzeć przed siebie i taka ekspansja. To, że właśnie człowiek, który się buntuje w dzisiejszych czasach, to jest człowiek, który mówi, ja nie chcę. Okay. Nie chcę się. Tak, nie chcę się ścigać i nie chcę rosnąć. Chcę być zadowolony z tego, co mam. To jest bardzo trudne, no bo cała machina konsumpcji i napędzania naszych potrzeb, o których do tej pory nie wiedzieliśmy, działa trafnie. Włączyłeś telewizor w hotelu, więc pewnie nie tylko produkcję programów, ale także super szpile reklam musiały się tam przemycić i to jest w ogóle świat, który nie zwalnia ani na sekundę. Tak, ale jeszcze bardzo fajną rzecz powiedziałaś o tym, że nie potrzebuję więcej, a ja dodam jeszcze, że ja mam coś takiego, że ja nie zakładam jakichś sobie wysokich celów, a nawet nie powiem, że wysokich. Nie mamy czegoś takiego, że spotykamy się najpierw z Iwoną i zakładamy w tym roku złota płyta. Co będzie w tym roku? Złota płyta. 100 pompek, dawaj. Nie, no nie mamy czegoś takiego. Jeżeli pojawia się coś takiego i pojawi się, to będziemy się cieszyć. No i tutaj kolejny raz wychodzi na to, że nie kalkulujemy. Oczywiście byłbym totalnym głupcem skończonym, mówiąc, że nie chodzi mi częściowo o pieniądze i o fame, bo o to też chodzi. Ale to jest ten taki... ta wisienka? Tak, tak. Jeżeli ona jest, to jest super, ale i tak ten tort wygląda przepysznie, bez tej wisienki nawet. Skupmy się w takim razie na piosenkach, bo to, co jest jasne dla twoich fanów, ale może jest ktoś, kto teraz po raz pierwszy spojrzał i zastanawia się, kim jest ten niesamowicie przystojny blondyn. Oni myślą, ale ten podsiadł przy tył. I ufarbował włosy, więc to nie jest Dawid Podsiadło, to jest jedyny taki Błażej Król z wybitnym talentem do pisania piosenek, formy najtrudniejszej moim zdaniem, żeby utrzymać w niej zainteresowanie słuchacza i żeby to było melodyjne, przebojowe. Ten świat muzyczny tutaj jest, no wiadomo, dla mnie tak różnorodny jak czas, w którym się i nie czas, w którym się znaleźliśmy w czasie pandemii. Opowiedz trochę o tej muzyce i o tym, jak te utwory, może nie wszystkie, ale powstawały tak, żeby zrobić takie klasyczne oprowadzanie po płycie. Zacznijmy od tego, że będę wracał do tego słowa kalkulacja, bo jakoś spodobało mi się dzisiaj wyjątkowo. Budowaliśmy ten album, nadbudowywaliśmy go. Powstawały melodie, teksty i to cały czas rosło, aż do momentu, kiedy powiedziałem Iwonie, Iwona, ja nie potrafię już produkować, miksować tylu utworów, bo jednak sam przyzwyczaiłem, oprócz tego, że słuchacza, do tych takich zwięzłych form, to jednak sam, ja jestem typem raczej takiej osoby, która czeka leniwie, niżeli czeka w jakimś tam takim, jak to się mówi, dobiegu, gotowi start. W napięciu. No i też w pewnym momencie, kiedy, bo to było ponad 20 utworów, stwierdziłem, że nie jestem w stanie tego objąć. I
producencko i potem kolejna bardzo trudna rzecz, budowanie tracklisty. Nie mówię specjalnie tu o utworach, bo poszczególnych utworach, bo też ja staram się nie mieć zdania na ten temat. I może też nie mam nic mądrego do powiedzenia, bo jeżeli jakaś mądrość jest, to ona się kończy na tym krążku. Ja mogę tylko popsuć ten odbiór swoim wizerunkiem, swoim antyidolstwem. No, pokaż mi tę płytę. No chętnie, potem też ją chciałam obejrzeć, bo... Ja dzisiaj też, to jest takie jedno z pierwszych razy. Tak, wtedy... że wziąłeś do ręki, to jest tak, taka tak. I to jest ta wersja deluxe, przypomnijmy. Tak. Bo tu jest taka zwyklutka. Posłuchałam tej płyty po przerwie takiej, no myślę, że tygodniowej co najmniej i byłam zdumiona, bo kiedy słuchałam jej w tym takim pierwszym rzucie, jak mówi minister odpowiedzialny za szczepionki, w pierwszym slocie, to zwłaszcza końcówka płyty z utworem Nie będzie dziś happy endu, który zamyka album, podobała mi się najbardziej. Mhm. Kiedy dzisiaj włożyłam ją po tej przerwie, nagle teraz możemy już i właściwie środek płyty do tego pięknego uniku, to wszystko mi grało, więc to też jest ciekawe, jak bardzo te utwory w swojej ilości mogą rezonować z jakimiś innymi kompletnie momentami życia. Każdy z nich jest właściwie przygodą, taką opowieścią. Nie chcesz, tak, opowiadać o konkretnych pomysłach? Mogę coś wymyśleć. Ale wymyśleć, tak? Czy prawdę mówić? Prawda wymyślona, na bieżąco. Ostatnio, jak się spotkaliśmy, powiedziałaś ciekawą rzecz, ja potem to sobie analizowałem. Nie, muszę sobie to potem przeanalizować, nasze spotkanie, bo już po raz czwarty powiedzieli, że powiedziałam ciekawą rzecz. Ja sobie to zapiszę wszystko, bo to że... takie pochwały to jest, wiesz... Przecież wiesz, jak jest. Że mówiłaś, że ta płyta tak idzie i tak pod koniec robi się dziwniej. I że są zniekształcenia. Zniekształcenia, tak. No. To pojawiło się słowo. Zniekształcenia w wokalach, zniekształcenia takie muzyczne. Ja kilka dni temu, a może wczoraj nawet, wymyśliłem, że to jest takie, żeby ułatwić, zobrazować, to wyobraziłem siebie, że to są takie jakieś akta znalezione za 30 lat i to jest taki... Siedzę w jakimś, nie w jakimś kosmicznym, siedzę po prostu, siedzimy w swoim mieszkaniu i szukamy, albo skaczemy po kanałach. Niektóre są dawno zawieszone, nie wiadomo dlaczego. Jest taka sytuacja, która z jednej strony jest niepokojąca, bo nie wiesz... Taka dystopia, tak? Jakaś przyszłość. Może trochę tak. I skaczesz po tych kanałach i niby widzisz te filmiki dla dzieci, ale coś tam ci śmierdzi, nie? Ten potworek jednak coś chce złego zrobić. No, skaczesz i nie wiesz, czy to powietrze się zmieniło i twój odbiór świata się zmienił, czy po prostu no, coś zmienia się w nas przez obecną sytuację. Tak sobie wymyśliłem. Albo szukanie po falach i takie nagle strojenie. Tutaj słuchasz jednej piosenki, tutaj nagle przychodzisz do telewizora. No, jest to tak śmietnikowe, jest to eklektyczne. Ciekawy wątek, bo w popkulturze on się bardzo pojawia właśnie takiego czegoś, że złapania takiego sygnału skądś, nie? Że nagle przylatuje do ciebie tylko jakiś fragment, jakiś element. Tak, i musisz go w kontekst wsadzić, nowy. Też o tym pomyślałem sobie, że ta płyta jest, pomimo że to jest łapanie jakiegoś kontekstu, jakiejś impresji, wsadzanie w inne miejsce, żeby zadziałało to jeszcze inaczej, ale ten... Mówię takie rzeczy, których nie rozumiem, no i to są jedne dlatego, z tych rzeczy. Dlatego, że jesteś bardem młodej inteligencji, to dzisiaj też znalazłam, uważam, bardem Simpsonem. Że ja tego nigdy wcześniej nie znalazłam, to jest absolutnie mój błąd. Inteligencji, powiedziałaś? Bard młodej inteligencji. 8-4, 37 lat, ja jestem przed 40, ostatnio zastanawiałem się, do jakiego lekarza mam następnego i zaraz po tym, którego po byłem. Po gastrologu, ale... To już byłem wcześniej, ale odkryłem, że są inne wymiary. No to życzę ci zdrowia przede wszystkim, jak to się mówi. Życzmy tak? Sobie wszyscy życzmy zdrowia. Życzmy sobie zdrowia i tego, co... To może to ten moment właśnie, nie wiem. Za chwilę przejdziemy do kolejnej części naszego spotkania, ale jeszcze chciałam, kontynuując wątek albumu, pogadać o ludziach. Iwona się już tutaj pojawiła przynajmniej dwa razy. Iwona Król, twoja artystyczna partnerka, życiowa partnerka, ukochana osoba. Kto jeszcze... Wielkie pozdrowienia, wielkie całusy dla Iwony. Kto jeszcze dla powstania tej płyty jest ważny? O Iwonie już mówiłem i nieraz będę mówił, ale faktycznie powiedziałaś ciekawą rzecz, że oprócz Iwony, która jest... szukałem jakieś określenia, Iwona kierownica, jest. Ster... Jest. Kiedyś wymyśliłem nawet Iwonie wiersz. Iwona jest.
Ale tak. Ja byłam kiedyś na wystawie David Bowie, Is. O kurde, skubany był pierwszy. Iwona i David. Iwona Bowie? No. Może tak. My jesteśmy tym korzeniem, my jesteśmy tym nerwem, my jesteśmy tym... No i tu urwę. Ale oprócz nas, to jest też tak, że ja się też otworzyłem przez ostatni rok na współpracę. Może jeszcze tego do końca nie widać, ale pojawią się utwory, różne takie klimaciki, takie tegesy, gdzie będą ziomeczki i będziemy coś razem robić. Chodzi o featuringi lub inne rzeczy. No i ten album też chciałem, żeby był taki... Jeżeli już robimy śmietnisko, to zaprosimy fajnych ludzi, żebyśmy się pobawili w tej gnojówce. No i Thomas Fitz od 3 płyt w zasadzie bawi się z nami i jest w tym z nami. Tworzy tą rytmiczną, współtworzy tą rytmiczną stronę. Od kilku lat, od kilku miesięcy grubych jest Jasiu Migdal. I jego gitara basowa w 3 utworach zabrzmiała, wybrzmiała, wybrzmiewa i cały czas jest. Jest Monia Muc, która, wiadomo, saksofony, co robią z ciałem. No, o kim? Też jest otwarcie na taką postprodukcję i produkcję, że wszystko robiliśmy sami w domu. Do tej pory tak jest, bo możemy. Nie musimy nigdzie jeździć i nie marnować czasu, ale po prostu możemy to wykonać za pomocą tych naszych narzędzi, które posiadamy. No ale tutaj zabawiliśmy się i to trzeba powiedzieć, że na przykład nagraliśmy wszystkie głosy, wokale w zasadzie w ile godzin, Iwona? 15, 16? Nie braliśmy jeńców. Lecieliśmy, zrobiliśmy przerwę tak nocną, żeby głos odpoczął, bo bałem się, że po prostu będzie trzeba poprawiać. Ale postanowiliśmy z Igorem z studia Dwa Domy, z którym współpracowałem przy nagrywaniu na przykład... Igorem Nikiforowem. Tak, właśnie. Współpracowałem, Byłaś serce bicie mi. Tak fajnie on realizuje i postprodukuje głosy, że nagraliśmy u niego w studio głosy nasze. I tak, i to też jest otwarcie. No, otwarcie, które już trwa dość długo, czyli praca z Rafałem Smoleniem, który miksował, Wojciech Kucharczyk i Łukasz Saturczak. Nie możemy zapominać o tej strefie graficznej, tej płaszczyźnie. No także wychodzi na to, że wiesz... To już... sami faceci poza Iwoną. Nie, jest Monia, jest druga Monia, jest Karolina, jest jeszcze... Ala, która zajmuje się światłem na koncertach. Tak, tak były kiedyś takie rzeczy jak koncerty. Ale mieliśmy nie dotykać tego smutnego wątku. Wiem, ale to jest takie nabrzmiałe, że tego nie sposób nie dotknąć. Wycofuję się z tego wątku o kobietach, bo wiem, że nie ma tego tutaj problemu. Słuchaj, w takim razie mam dla ciebie taką propozycję, żebyśmy przeszli do wątku, który w naszych spotkaniach nazywamy ważne i najważniejsze. Tak, to coś więcej, nie rozumiem. A, ważne i najważniejsze, to jest jakiś quiz? Będę musiał grać na jakichś śmiesznych instrumentach? Tak, na ważnych i najważniejszych. Jakie są dla ciebie najważniejsze i ważne instrumenty? Najważniejszy instrument to jest chyba... serce. Żartuję. Nie, najtrudniejszym i nie do opanowania instrumentem jest głos. No ale Byłaś serce biciem to jest genialne utworzenie. Jest, jest. Absolutnie. I będzie. Jakkolwiek go ktoś zniszczy. A co jest... nie dosłyszałam, co powiedziałeś potem, że głos? Chyba głos, to jest najdziwniejsze i doszedłem do momentu, że jakbym mógł, to nie zaczynałbym śpiewać, bo... Ale to już to są takie nieskromności moje. Dobra, naprawdę pytałaś o instrument? Nie, na serio byś nie zaczynał śpiewać? Co to znaczy? Wyjaśnij. Tak sobie pomyślałem, że dużo to nerwów mnie kosztuje i najwięcej obaw mam takich, że kurde, ja już nie myślę o tym w tej kwestii, że wow, idziemy na koncert, zagramy 4-5 koncertów, tylko myślę sobie, Karo, mówię o naszej menadżerce, że Karo, 2 koncerty, bo na trzecim to już tracę głos. Zaczęło się takie dążenie do, nie chcę tego mówić, do profesjonalizmu, co nie jest do końca dobrą rzeczą, w moim przypadku. Ale jestem zdziwiona, bo w takim razie świetnie to maskujesz, bo byłam przekonana, że ty nadal zachowujesz ten taki właśnie
luz, że nawet jak nie będzie perfekcyjnie, to to jest twoje. No tak, ale jednak są granice, których nie chciałbym przekroczyć, a im umieszczają cię w takich ładniejszych kadrach, to musisz się ładniej ubrać, czy też... No tak, bardziej widać mankamenty. Tak, i nie chciałbym zawieść kogoś, bo siebie to już dawno, ale Iwona twierdzi, że to wszystko i tak jest w mojej głowie. To prawda. Także nie istniejecie, jesteście w mojej głowie. Czyli głos to jest coś ważnego. Szukanie własnego głosu to jest w ogóle taki wątek, który się pojawia u ludzi. Ty miałeś z tym kiedykolwiek kłopot? Nie mówię teraz tak dosłownie, tylko bardziej metaforycznie. Żeby wiedzieć, co się chce wyrazić, albo żeby przekonać... Ukrywałem się w ten sposób, że... To powtórzę, bo to jest anegdotka, którą wymyśliłem i wydaje mi się zabawna. Nieskromnie mówiąc, że na przykład miałem kolegów, którzy słuchali hardkorowej muzyki punkowej i oni słuchali Fugazi, wiesz, takie discordowe rzeczy, jakieś Amphetamine Records. No jakieś takie rzeczy naprawdę mocne, ale tam, czy Black Flag, to były rzeczy, które nie mają melodii dla mnie. I ja mówiłem im, że ja też słucham punk rocka i hardcore'u, ale to był Blink 182, to był Green Day, to były melodie zapożyczone od najstarszych Beatlesów czy tam innych. I tak, nie boję się już tego powiedzieć, że melodia jest na pierwszym planie i zawsze zwycięży. Tak. Tak, ale no mało kto... Skąd się wzięło to w ogóle przekonanie, że musi boleć, żeby było dobre? I to takie politowanie dla melodyjnych piosenek, które są, kurczę, tak trudne do złapania i do wymyślenia na nowo. Nawet jeżeli są głupie, a trzeba o tym powiedzieć, że ja w większości tych tekstów Green Day'a, Blink 182, Limp Bizkit i innych takich rzeczy, jeżeli bym to przetłumaczył, a próbowałem, to jest straszne zło, to nie jest głupie nawet, to jest zło zła. No, ale jednak ta melodia, no, ja mam coś takiego, że większość rzeczy, które gdzieś tam poznawałem jako niższy człowiek, chcę powiedzieć, to jednak, no, nie słuchałem tekstów, słuchałem tych emocji, które się dzieją w tych nie? I chyba to dalej trwa. Moim zdaniem też bardzo ważna jest, i tutaj znowu wrócę do Iwony, ta umiejętność, z jaką przekładacie swoją emocję na muzykę, bo na tej płycie jest tego jeszcze więcej. Jest to już taki naturalny dialog, który po prostu się pojawia dokładnie w tym momencie, w którym ma się pojawić. Wymyka się jakiemuś przewidywaniu słuchacza, przynajmniej mojemu. Nie mam pomysłu i nagle, kiedy to się dzieje, to się okazuje, o tutaj jest cytat właśnie z internetu, że tego potrzebowałam. Nie wiedziałam, że to istnieje, ale kiedy to się zdarzyło, to się okazuje, że tego potrzebowałam. Jakaś taka ciekawa formuła na własną intymność, pokazywaną bez straty dla tej intymności. Nie wiem, jak nazwać ten paradoks. Super, super nazwałaś ten paradoks. Iwona jest teraz... No, tym moim partnerem muzycznym, który idzie już nawet nie w łeb, tylko po prostu ja się też bardzo dużo od niej uczę. Pomimo, że jej umiejętności rozwijają się, są w ciągłym rozwoju, to jednak... To jest taki eufemizm, czy...? Ja nawet nie wiem. Rozwijają się? No dobrze, to... Cały czas uczę się takich rzeczy, które gdzieś tam zabito we mnie, zabiłem sam, jak taka zabawa muzyką, jak po prostu takie, no, najszczersza improwizacja, która nie wynika z super posiadanej wiedzy, skal mi jakichś tam i innych, tylko po prostu z zabawy graniem i z odkrywaniem po prostu, że wow, repetytywne wykonywanie jakichś tam takich ćwiczeń nagle sprawia mi super przyjemność. Ale mówiłaś o czymś innym, ciekawszym, o tym dialogu. Iwona pojawia się tutaj jako taka postać, w bajkach to jest jako aniołek, diabełek, ale tutaj zmieńmy tą rolę i wsadźmy tutaj postaci, jakie tego chcemy. I czasami ona krzyczy, czasami dopowiada, czasami jest główną głową, bo nagle widzisz, że w tym filmie ta głowa zostaje wessana i pojawia się trzecia. Tak. Ależ wyobraźnia. Bez ograniczeń. Bez. Wyobraźnia ważniejsza od wiedzy? Tak.
Tak zawsze mówił mój nauczyciel od fizyki w szkole. Pamiętajcie, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Oczywiście trzeba posiadać jakiś korzeń. Śpiewałem, że bez korzeni rosłem i do światła tyłem. Cytowanie samego siebie jest straszne. To prawda. Zrobiłem to pierwszy raz chyba w życiu albo drugi. Wiem, ale wydaje mi się, że ten korzeń i ta taka jakaś... posiadanie jakiegoś takiego, no nie wiem jak to nazwać. Nawet jeżeli ta wiedza, inteligencja, jakby to nie nazwać, wynika z intuicji, to jednak jest to potrzebne. Jako taka woda, która podlewa ten nasz kwiat jestestwa. Wspaniale. Nie wiem, o czym mówiłem. Ja też nie, ale wiem, że gdybym miała teraz igłę i nitkę, to bym sobie to wyhaftowała. Serio. O tym kwiecie jestestwa. Tak. Wyobraziłem sobie, że robimy wspólny szalik. Ty zaczynasz z tamtej strony, ja z tej. I jest napisany kwiat jestestwa. Piękne. Chociaż się to świadczy o takim rozciąganiu się relacji i oddalaniu, bo to jest przeciwieństwo tej sceny, jak te psy w tych amerykańskich starych kresówkach zjadają ten makaron. O, wiesz, o co chodzi. Zuzia taka... i Hultaj w polskiej wersji językowej. Zakochany kundel. Tak. Tak, zakochany kundel. A w ogóle ludzie są istotni. Wspomniałam tutaj URKR przy okazji mówienia o tym, że na męskim graniu już w tej formule, czyli z Maurycym się pojawiłeś. Wcześniej był zespół Kawałek Kulki. To cały czas jest oczywiście Gorzów Wielkopolski. To jest ta scena, bałam się, że robisz coś innego. Nie, swodnie z Pawłem. Scena niezależna, związana z tym miastem. Bardzo fajne, różne projekty. Czy to są też dla ciebie ważne sytuacje, czyli to, że no nie wziąłeś się znikąd w tym Gorzowie, tworzyliście, nie wiem jak jest teraz i też o to nie pytam, jakąś taką grupę ludzi myślących inaczej niż tak zwana większość? Ta scena cały czas jest, ma wzloty i upadki, chociaż o upadkach tutaj nie można mówić. Niech przykładem będą słowa, które wypowiem teraz, że widziałem się z Magdą Karotką, Wojciechem Broszkiem w weekend, bo byli w gościach u nas. I co? Chwilę porozmawialiśmy, chwilę się ponakręcaliśmy, chwilę poopowiadaliśmy sobie, co może być, a co nie musi. I to cały czas jest w nich. Ja poszedłem nieco inną drogą, ale wydaje mi się, że dążymy do tego samego, żeby jakoś tam się znajdywać, realizować, nie wiem, czy to jest dobre słowo. To miało na pewno, wszystko ma na nas wpływ, tak samo jak o tych czasach będziemy mówić, że miały jakiś wpływ na nas, tak samo nasze rzeczy, które gdzieś tam były. Ja natomiast staram się zajmować tym tu i teraz i skupiać się na tym, co bardziej na tym, co będzie, niżeli na tym, co było. Nie jestem jakimś archiwistą, kronikarzem, który rozpamiętuje te chwile takie i jeszcze je okrasza jakąś taką, wiesz, pamięć jest zwodna i ktoś tam, gdzieś tam wyczytałem, że to, co wydaje nam się, że było różowe, może się okazać, że wcale nie było różowe, tylko miało kolor zgniłkowaty. No, także ja wolę nie być sentymentalistą i skupić się na tym, co jest teraz. Pozdrawiam wszystkich z przeszłości. To za chwilę porozmawiamy o tym, co może być więcej. Co może być więcej? Postaw kropkę. To jest naprawdę, co więcej? No właśnie, widzisz? Więcej, naprawdę więcej. Prowokuje, jest prowokacja dzisiaj i próba zmuszenia mnie do myślenia, co nie jest takim przyjemnym dla mnie, to znaczy przyjemnym, ale męczącym czymś. Opowiadanie... Więcej? No właśnie, więcej. Wiesz co, chciałem i tak śpiewam nawet chyba, mało, czyli chodzi o to, że chcemy więcej. I też dzisiaj, jadąc do Warszawy, te nieumiarkowania też mi jakoś tak, że więcej. I nagle zdaję sobie sprawę, że gdzieś sam uwierzyłem, że ten album nieumiarkowania to była taka jakaś epopeja, expose na temat takiego głodu.
A teraz wydaje mi się, że to nie jest właśnie. I że te więcej to nie oznacza, że będziemy więcej i mocniej czerpać, tylko jeszcze nie wiem co, ale na pewno nie to. Nie dokończyłem, bo pociąg jechał, zatrzymał się, tutaj sarna przebiegła i już mi rozwaliła całą myśl. Tak, ale zawsze lubię sobie wyobrażać, jak właśnie wygląda świat z twojej perspektywy. Nie to, żebym jakoś w ogóle była w stanie sobie to wyobrazić, ale z jakichś takich ułamków czy fragmentów zdjęć, które zamieszczasz gdzieś, wyobrażam sobie, że siedzicie z Iwoną tak wśród jakichś pól, odcięci od oznak cywilizacji. Nie, wszędzie komórka. Komórka jest z nami, jest z nami komputer, jest z nami pełno serialów i filmów, jest książek pełno. Nie jesteśmy odcięci. Dzielimy się, bo chodzi ci o to, że po prostu przedstawiamy to. Nie, to nie jest takie ani dziwne, ani specjalnie inne od każdego. Po prostu kadry zmieniają się i może to samo zdjęcie tych samych nas, tylko na przykład z przeszłości lub też z innego wymiaru, ujęte w innym kadrze, z inną perspektywą, zmieniają w ogóle odbiór. Pełno jest taki. Wyobrażam, że to jest taka wręcz, no nie wiem, jak bajeczna trochę historia, że jak chcecie wyjść w łąkę, to możecie to zrobić. Możemy w i to dowolnym robimy. Momencie. No, tak. Wszystko to, czego my ludzie uwięzieni w miastach na co dzień robić nie możemy, bo musimy jednak brać pod uwagę obecność innych ludzi, to żeby prawda. Ich nie urazić, obrazić naszym widokiem i no teraz też oczywiście naszym potencjalnym wirusem. A wy macie cały świat, wszędzie. Pola, lasy, sarny. Tak, mamy, ale to jest wszędzie. Podejrzewam, że kupicie działkę z Bartkiem jakąś pod Warszawą. Tak, a może już wszyscy macie. Wszyscy chcieli o tym wiedzieć. Właśnie, może ktoś sprzedaje działkę. To a może szukasz, ma na imię Bartek. I szukacie, może przepraszam, że naruszyłem waszą intymną. Ale może to jest, Aga, bliżej niż myślisz. Myślisz? Myślę. Że o to chodzi, że działka. Że dobra działka i załatwiona sprawa. Ja myślę, że więcej w tej kwestii już się nie dowiemy, więc przechodzimy do sekcji pytań i tego, o co chcieliby wiedzieć nasi widzowie i twoi słuchacze. Brakuje mi takich dźwięków właśnie tego. Pytania i odpowiedzi. Te dźwięki są. Błażej powiedział, że tak, że brakuje mu dźwięków, ale te dźwięki są, tylko my tutaj jesteśmy tak, w trochę innej wersji. Słuchaj, zaglądam teraz już legalnie do telefonu, no. Żeby sprawdzić, o co pytają widzowie. Adam Tomaszewski pyta, czy płyta będzie w wersji winylowej? Będzie, Adamie. Dobrze, że Adam o to spytał, bo będzie, w czerwcu. A dlaczego? Taka odległość? Nie do mnie to pytanie, ale dlaczego tak? Bo takie są kolejki w wytłoczniach. Tomek Jasiak pyta o to, kto wpada na pomysły teledysków. Pewnie trzeba zacząć od teledysku z Rowalem. Tak to z Żelą. Jest to tak, że zazwyczaj mamy pomysł na teledysk. Tomek pytał się? Tomek? Tak, Tomek. Tomku, zazwyczaj mamy pomysł na teledysk i zazwyczaj wiemy, gdzie ma być kropka, gdzie ma być przecinek, a gdzie żela. W kształcie żelki. Natomiast pojawiają się, lubimy konfrontacje z drugą osobą, gdzie pojawia się filtracja przez inny odbiór tego, co my tworzymy. No i zazwyczaj to w przypadku Przemka Dzienisa po prostu, gdzie przedstawił coś, co po prostu było totalne i bez dyskusji. I zostało to po prostu przedstawione. Katarzyna Marta Wiśniewska daje nam szansę, żebyś rozwinął te wątki. Błażej, gdybyś przez jeden dzień mógł być przedmiotem, to jakim? No chyba pilotem, no. Do telewizora? No, a czemu nie? Albo do wieży. No, że taki głaskany, czy że taki ważny? No, bym sobie przełączył. Ale z oczami. Bym sobie oglądał telewizję. Takie nie, no ale czymś, no. Tak, zostanę przy pilocie. Do czegokolwiek. Fantastycznie. Do klimy na przykład. Grzegorz Jasień pyta, gdzie kupujesz koszulę? Tam kupiłem w Warszawie, a w zasadzie Karolina, nasza menadżerka, mi kupiła. I jest to kolekcja Supreme,
z nawiązaniem do MoMA, takiej galerii, i to jest Pollock. To jest obraz Pollocka. Nie oryginał. Jeszcze. Dobrze, rozumiem. Paweł Motyka, z którego utworu na płycie najbardziej zadowolony jest artysta? Trzy kropki. Sikierem, artysta jest zadowolony z którego utworu? Nie ma takiego utworu. Z wszystkich jestem. Nie można. Ty narobiłeś dzieci, to kocha je tak samo. I to jest moja dewiza. Fantastyczne. Maciej Pietrowski dopytuje, kiedy duet z Mary z Polski? No jutro. No nie, nie wiem, no nie wiem. To jest. Pozdrawiam Mary, szalenie utalentowana, fajna dziewczyna. Jutro się zdzwaniamy i robimy piosenkę. Ale masz telefon? Mam, ale zostawiłem mój wam. Okej. Okay. Antek Koczy, czy planowany jest w jakimś bliskim czasie koncert online i czy winyl też będzie w wersji deluxe? Winyl sam sobie jest deluxe. Koncert online wolałbym nie robić tego, ponieważ to jest już nudne, głupie. Mam dość oglądania przyjaciół. Chcę grać koncerty i dążmy do tego, żeby grać koncerty offline. Tak? A jak możemy dążyć do tego? No nie wiem, dbajmy o siebie, spokojnie czekajmy, stoicki styl myślenia, spokojnie. Nie denerwuj się. Ja to miałam taką odwrotność spokoju, kiedy dostałam o godzinie wtedy w Prima Aprilis SMS-a o 7 rano, o matko, że mogę się zaszczepić. O matko. I kiedy się zapisałam na to szczepienie, co potem się okazało, że to był taki Prima Aprilis, to miałam 3 godziny takiej euforii, bo mi się wydawało, że właśnie o to pokonałam wirusa, jestem wolnym człowiekiem. I to ale było ktoś super. Ci zrobił. Ale nie, dla tych 3 godzin to było, uważam, że to było ciekawe doświadczenie. Kuba Glinowiecki, kto jest dla Błażeja? Dla ciebie największym autorytetem na polskiej scenie muzycznej oraz kto jest takim autorytetem dla ciebie na świecie? Autorytetem muzycznym w Polsce musiałbym odpalić Spotify'a. Nie mam takich osób. Szanuję bardzo dużo osób. Bezpośrednio może nie, ale pośrednio inspirują mnie do tego, żeby po prostu grać, a nie tworzyć ich piosenki. No, może wymienię osobę, z którą nigdy już nie będę mógł zrobić, czyli świętej pamięci Krzysztofa Krawczyka, który opuścił nas kilka dni temu. Fajny facet wydawał się. Fajny facet. Przystojny, z fajnym głosem. Tańczyć podobno umiał też dobrze. No i też kultowy wywiad można w sieci znaleźć z Krzysztofem. Ja to do końca nie wierzę w to, ale tak, tak, tak. Nie wierzysz w ten wywiad? Wierzę. Aha, turbo duży? Tak, to o turbadurach. Tak, tak. Straszne. Ale i właśnie przez ten wywiad chyba uważam go za takiego kolesia, który po prostu robił swoje ze stoickim spokojem, nawet jeżeli ktoś pytał się, skąd nazwa zespołu Krzysztof Krawczyk. Tak, więc ja też właśnie po tym wywiadzie, widząc jak z jaką taką naprawdę sympatią... Zaprosił do siebie. Tak, i z jaką sympatią traktował bardzo zdenerwowanego i dziwnie mówiącego dziennikarza, to... Zaczęłam się interesować Krzysztofem Krawczykiem. I tam takie były ikoniczne rzeczy, już pomijając to, co się działo na stole, co nie do końca dla mnie jest prawdą. Tam była chyba Matka Boska, tak, gdzie różaniec wisiał. To było wpuszczenie do swojego takiego intymnego świata. Piękna rzecz. I życzenia rzecz. Były też na zakończenie. Tak, tak. Czyli szczęśliwych tak. Świąt. A z Ameryki? No, tak. A propos właśnie, bo tu jeszcze było pytanie o świat. Z artystów? Mhm. Nie ma. Nie ma. Nie ma. A Tina Turner? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Marta Wojciechowska, Baranek. Marta Wojciechowska, Baranek, przepraszam, zawiesiłam się. Król kochany, kto dba o kwiatki u was w domu? Piękne są na tych parapetach i ścianach. No oczywiście, że Iwona. Iwona dba o wszystko. Najbardziej opiekuje się mną, ale kwiaty, tak, są zadbane, są, pasą się. Niedługo... Na tych zdjęciach będzie tylko widać chlorofil. Tak? To jest zielony? Ale masz takie wrażenie, że kwiaty wypychają ludzi z domu? Że jest ich... Ale nie wypychają. Wypełniają tą przestrzeń niezaadaptowaną przez nas. Chyba. Żaneta Kark. Mówisz, że dziękujesz, ale czy masz coś za złe?
Żaneta. Ludziom, sytuacji, światu. A to jest Żaneta, ja wiem, to jest Żaneta od tygrysów. Żaneta, która wymyśliła i tygrysy. Oczywiście. Tak. Dziękujesz, ale czy masz coś za złe ludziom, sytuacji, światu, nawiązując do twojej twórczości? Żaneta zawsze musi mi wbić przysłowiowego klina. Kiedy mi gadka się dobrze klei, to nagle... Jakie było pytanie? Czy mówisz, że dziękujesz, to jest wyboldowane, ale czy masz coś za złe i to też jest wyboldowane? Światu? Tak. Żaneta, ja ci to odpowiem, jak się spotkamy. No w sobotę nie będę na tym afrykańskiej imprezce, ale w przyszłości odpowiem ci na nie. Po pandemii, myślę, na po imprezce. Po pandemii, no dlatego mówię, że nie... Że nie w sobotę. Że nie w sobotę, tylko za rok. Paweł Motyka, kolejne pytanie. Skąd czerpiesz inspirację do swoich utworów? Ho. Podróże? Tak, podróże, moja żona, obecna sytuacja, Hema, takie rzeczy. Ale też często w wywiadach mówisz o takich różnych, powiedziałabym, no zabierających czas, ale specyficznych formach rozrywki. No, oglądasz te dziwne talk, to nie są talk showy, to jestem, reality show, te programy w stylu Wyspa. Coś tam, Wyspa miłości nie do końca oglądam. Miałem z tym flirt, natomiast bohaterowie nie do końca są w moim typie. Rozumiem, ale jakby nie masz takiego poczucia... Utraty czasu? Tak. Nie. Nie? Trochę miałem ostatnio. Jak dostałem od kolegi, którego pozdrawiam, Janusz, dzięki, dostałem karton książek, o których wspominaliśmy i czytając nową książkę, na przykład Augustyniaka, Jezus nie Chrystus, czy poezję średniowieczną, stwierdziłem, że gdzieś to mi się gryzie. Jest taki poważny dyskurs między Błażejem a królem, ale no, nie walczę z tym. O. Piotr Szwed. Był kiedyś czas, gdy intensywnie słuchałeś polskiego rapu. Był. Czy on jest nadal dla ciebie interesujący? Nie, w ogóle. Jakoś inspirujący? Nie, przestało mi się to podobać. Wolę znajdywać ten bestialstwo, wulgarne rzeczy, to rozkraczenie i wypchnięcie narządów na innych kanałach, niżeli z ust mężczyzn. A wielokrotnie jakby podsyłałeś jakieś rzeczy, które odnajdywałeś, jakieś zespoły czy wykonawców. Jak dochodzi do tych znalezisk w twoim przypadku? Szukacie, słuchacie przypadkowych rzeczy, czy jak dokonujesz odkryć muzycznych? Teraz to jest... Czy na jakiś Good Night Chicken nagle trafia do twojego odtwarzacza? Jak to się dzieje? Kto? Jak to było z tym, Good Night Chicken? Poznałem chłopaków, gdzieś znalazłem utwór. Polska scena, jeżeli chodzi o polską scenę, jest łatwa do ogarnięcia, nawet nie spędzając setek godzin. Wystarczy sprawdzić, co się dzieje u ciebie i u mnie na Facebooku, bo jednak tworzymy jakąś, może nie zamkniętą, ale jakąś grupę, która gdzieś każdy się zna lub każdy ktoś miał do czynienia i wrzucając młodą artystkę z jednym singlem, po paru godzinach staje się to viral. Przesadzam, ale jest ta łatwość. Natomiast teraz nie szukam. Raczej ta muzyka, te melodie znajdują się same za pomocą no, internetu. Kiedyś szukałem bardzo, do momentu takiego, aż miałem więcej rzeczy do odsłuchania, niż byłem w stanie odsłuchać. Ewa Fran, tyle lat grania. Czy czekał pan na taki sukces? Tyle lat chlania? Może przepraszam, myślę, to powiedziałam podświadomość. Jeszcze raz, przepraszam. Tyle lat grania. Aha. Czy czekał pan na taki sukces i rozpoznawalność? I czy wierzył pan, że kiedyś nadejdzie? Wielu po drodze się poddało. PS. Słuchałam króla, i to jest z dużej litery, zanim się stało to modne. I uśmiech. To bardzo miłe, co napisałaś. Natomiast... Nie do końca tak jest, ponieważ jeżeli byśmy ściągnęli te maseczki i gdybym stanął, dzisiaj nawet rozmawiałem z pewną osobą i szalenie inteligentną i fajną, dowcipną i powiedział coś takiego, co jest prawdą, że w momencie, kiedy
ściągniemy te maseczki i zobaczycie mnie w kolejce, to nie znajdziecie we mnie twarzy, która jest skojarzona z utworami, bo my gdzieś przez lata nigdy nie budowaliśmy naszego medialnego sukcesu na podstawie wizerunku jakiejś miny, gestu lub też jakiegoś kształtu. Bardziej tworzyliśmy to piosenkami i, tak, i płytami. Także to jeszcze nie jest mój czas, że zostałem twarzą. Bardziej jestem melodią, niżeli twarzą. Rozpoznacie mnie po dźwiękach. Fantastyczne. Ostatnie pytanie od naszych widzów, od Dominika Nowaka. Nieumiarkowania były nową jakością w muzyce Króla, szczególnie względem poprzednich płyt. Co spowodowało taką zmianę? Ale że to jest zmiana na dobre czy złe? Myślę, że na dobre. Otwarcie się na to, co kocham jako odbiorca i jako twórca najbardziej w muzyce, czyli melodię i rytm. On taki szorstki, ona łagodna, tak to była, rytm i melodia. Tak. Szorstki? Nie. Jakieś inne słowo było, ale przymiotnik. I rzeczy poddanie. Bez przymiotników. Czy z przymiotnikami? Jak to jest w tych twoich tekstach? Aha, rzeczownik określony przymiotnikiem. Ale tak, pogodzenie się z tym, że jestem, że najlepiej mi w tym, użyłbym tego słowa z francuskiego, ale nie użyję. Powiem tak, najlepiej mi w tej piosenkowej wersji. Najlepiej się czuję i realizuję, jakkolwiek to nie brzmi. To w takim razie... Anturaż, chciałem użyć słowa. Anturaż. Ach, cholera. Trzymam kciuki za to, żebyśmy mogli stać w tłumie, ocierając się o siebie, dysząc, bez zagrożenia dla życia, no słuchać wiem. Utworów granych. To co? No to będzie takie coś, mam nadzieję, że się wydarzy. I będzie. Trzymam za to kciuki, żebyśmy płyty, dziękuję, w tej formule słuchali. Gratuluję wam ale tego albumu. Ale to zażre scenę, o matko. Wydaje mi się, że wszystko będzie sukcesem. Już sam fakt, że będą koncerty. Ludzie, ja będę płakała na każdym koncercie. Nawet jak będzie zabawnie, to ja i tak będę płakała ze wzruszenia. Ja też. Trzymam kciuki, bo dzisiaj masz przed sobą kolejny debiut. Czy to już nie debiut? No nie, tak było przyjemnie. Trochę debiut radiowy. Nie musimy podawać szczegółów, kto jest zainteresowany, ten sobie znajdzie. Płyta Dziękuję od jutra jest już oficjalnie dostępna i naprawdę... No co powiedzieć, po prostu jest to kolejna najlepsza płyta w dyskografii Błażeja Króla, który był naszym gościem premiery bardzo. Online. Bardzo ci dziękujemy. I dziękuję. Bernard, też tobie dziękujemy za to, że tłumaczyłeś wszystko. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i zapraszam też od razu na jutrzejsze spotkanie. Gościem Kasi Borowieckiej będzie Michał Rusinek, mądry człowiek. I z całą takich nam potrzeba. Rozmowa będzie o książkach. Dla tych, którzy chcą więcej, za udział w spotkaniu dziękuję mBank z pakietem produktów Intensive, partner cyklu Empik Premiera Online.